Adam Werner, zmowa kolegów. W deszczowy listopadowy dzień 2014 roku na obwodnicy Bydgoszczy doszło do stłuczki. Zderzyły się Mercedes klasy S na rejestracjach niemieckich i Fort Mondeo, którym kierowała mieszkanka pobliskiej miejscowości K. W Mercedesie uszkodzony został prawy błotnik, wgnieciona maska, stłukła się szyba w drzwiach kierowcy, pękła przednia szyba, do wymiany nadawała się chłodnica, zderzak i dwa reflektory. Fort Mondeo miał nieco poważniejsze uszkodzenia, na szczęście nikt z podróżujących nie ucierpiał. Mercedesem jechało dwóch mężczyzn, a kierująca Fordem kobieta była sama. Na miejsce wezwano policję, powiadomiono też ubezpieczycieli. Po spisaniu protokołu i odwiezieniu samochodów lawetami do warsztatów policjanci pożegnali uczestników zdarzenia. Dwie godziny później Nikolas Przymirski, kierowca Mercedesa, odebrał telefon od policjanta. Gdzie pan teraz jest? zapytał funkcjonariusz. W warsztacie. Auto ma być gotowe do odbioru pojutrze odpowiedział kierowca. Miał podwójne obywatelstwo, mówił po polsku i po niemiecku. Czy pan zna panią z Mondeo? dociekał policjant. Nikolas zastanowił się chwilę, bo nie był pewien, czy zrozumiał policjanta. Nie, nie znam jej. Nie jesteście przypadkiem rodziną? Nie. Na tym sprawa się zakończyła. Nikolas po raz pierwszy spotkał się z takim zachowaniem policjanta. Nigdy wcześniej nie było sytuacji, by stróż prawa kontaktował się z nim telefonicznie w sprawie kolizji i wypytywał o rzeczy, które nie trafiły do protokołu. To dało mu do myślenia. Dwa miesiące później ubezpieczalnia wypłaciła odszkodowanie. Na konto Nikolasa wpłynęło 18 tysięcy euro. Podzielił się tymi pieniędzmi z kolegami i z kobietą z Forda Mondeo. Wszyscy byli zadowoleni i winszowali sobie udanego biznesu. Nie był to ani pierwszy, ani najbardziej lukratywny interes, w którym Nikolas miał okazję uczestniczyć. Wyjechał do Niemiec w 1989 roku. Był wtedy jeszcze dzieckiem. Jego rodzice postanowili na nowo ułożyć sobie życie za odrą, osiedlili się w Berlinie, który w owym czasie przeżywał najazd Polaków. W krótkim czasie oboje znaleźli pracę. Ojciec w fabryce Volkswagena, matka w sklepie spożywczym. Pieniędzy wystarczało na wygodne, dostatnie i spokojne życie. Nikolas chodził do niemieckiej szkoły, ale rodzice dbali o to, by syn miał kontakt z językiem ojczystym. Najlepszym kolegą Nikolasa w tamtych latach był Niemiec Kurt Winkler, kolega ze szkolnej ławki. Z czasem ta znajomość przerodziła się w prawdziwą przyjaźń. Chłopcy grali w jednym klubie piłkarskim, później zaczęło się wspólne imprezowanie i podrywanie dziewczyn. W 2011 roku przypadkiem poznali Marka Wierzbickiego. On również, podobnie jak Nikolas, posługiwał się dwoma paszportami. Pochodził z Wałbrzycha, gdzie prowadził zakład zegarmistrzowski, ale w 1990 roku przeprowadził się do Hanoweru. W Niemczech przez lata zdążył wypracować sobie prawo do renty. Cierpiał na chorobę wieńcową i miał już za sobą zawał. Marek nie zamierzał jednak żyć ze świadczeń socjalnych. Chciał od życia więcej niż tylko sobotnie polowania na promocje w hipermarketach. Miał inny pomysł swoją przyszłość. By go zrealizować, potrzebował wspólników. Wtajemniczył nowych, młodszych znajomych w swoje plany. Nikolas i Kurt nie zastanawiali się długo nad jego propozycją. Obaj wychodzili z założenia, że pieniędzy nigdy dość i na pewno nie skończą im się pomysły na to, jak je wydawać. Mieli przy tym pełną świadomość, że wejdą na ścieżkę przestępczą. Plan wydawał się prosty. Marek wymyślił, że wspólnie ze swoimi nowymi przyjaciółmi będą wyłudzać odszkodowania komunikacyjne za sfingowane stłuczki. Czasem wciągali do współpracy swoich dalszych znajomych, bo interes wymagał, by w papierach przekazywanych ubezpieczalniom, pojawiały się różne nazwiska. Czasem posługiwali się sfałszowanymi dokumentami prawem jazdy, dowodem osobistym, dowodem rejestracyjnym. W jednym przypadku do wyłudzenia użyto nawet samochodu pochodzącego z kradzieży. Wtedy konieczne stało się sfałszowanie również umowy kupna auta. Większości umówionych stłuczek dokonywano w Polsce, na Śląsku, w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem. Powiedzieć, że interes kręcił się dobrze, to mało. Uczestnicy wyłudzeniowej karuzeli zarabiali na jednym oszustwie od dwóch do piętnastu tysięcy euro na osobę. Marek przygotowywał te skoki z coraz większą nonszalancją. Z czasem przestał dbać o szczegóły, na przykład w kilku stłuczkach pod rząd brały udział te same samochody i ci sami kierowcy. Do pewnego czasu ubezpieczalnie wypłacały odszkodowania, ale zaczęły też przychodzić niepokojące listy od agencji ubezpieczeniowych. Jeden z nich, który na swój berliński adres otrzymał Nikolas, był nadany przez kancelarię prawną z Düsseldorfu, która zażądała wyjaśnień w sprawie nieścisłości w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym szkody oszacowanej na... 30 tysięcy euro. W piśmie znalazła się adnotacja, że brak złożenia wyjaśnień będzie skutkował wysłaniem doświadczenia pisma przedprocesowego. Nikolas i Kurt zaczęli bać się zarówno ubezpieczycieli, jak i policji niemieckiej i polskiej. Mieli świadomość, że jeżeli nie zrezygnują z wyłudzeń i dalej będą tkwić po uszy w brudnych interesach, prędzej czy później, łatwe dostatnie życie mogą zamienić na więzienną pryczę. Podobnie myślał też Sławek, bezrobotny Polak, którego poznali w 2012 roku w Lipsku, a który również brał udział w przestępstwach organizowanych przez Marka. Problemem był jednak sam Marek. Nie chciał słyszeć o tym, byśmy zrezygnowali z wyłudzeń. Mówił, że potrzebuje pieniędzy, bo chce kupić sobie nowego Mercedesa. Wyjaśniał później śledczym Nikolas. Jego zeznania staną się koronnym dowodem w późniejszym procesie. Z czasem koledzy coraz częściej zastanawiali się nad tym, jak wybrnąć z tej niewygodnej sytuacji. Wiedzieli, że znajomość z pazernym, nachalnym i pozbawionym skrupułów markiem stawała się coraz bardziej ryzykowna. Wiosną 2015 roku. Co kilka dni Marek wydzwaniał do Nikolasa, Kurta i Sławka, próbując ustalić z nimi termin wspólnego spotkania, na którym mieli omówić szczegóły kolejnego skoku na kasę z ubezpieczalni. Był 13 marca 2015 roku, kiedy telefon Nikolasa leżący na barowym stoliku ponownie zaczął brzęczeć, wzrok wbili w niego wszyscy trzej, łącznie z Kurtem i Sławkiem. Pół godziny wcześniej weszli do Burger Kinga w Berlinie, żeby naradzić się, co dalej. Kurt, nie odrywając wzroku od wibrującego i brzęczącego telefonu, na którego wyświetlaczu widniało imię Marek, pokręcił głową i rzucił Trzeba się go pozbyć. Wykonał przy tym gest dwoma palcami, imitując strzelanie z pistoletu. Dwaj koledzy parsknęli śmiechem. Po chwili jednak zamilkli. Okazało się, że Kurt wypowiedział głośno to, o czym wszyscy od pewnego czasu myśleli. — Co masz na myśli? — mówiąc. — Pozbyć się — zapytał Nikolas. Przebieg rozmowy kilka miesięcy później zreferuje przesłuchującym go śledczym policji. — Nie wiem co. Tak po prostu pomyślałem, że musimy coś z tym zrobić — odpowiedział Kurt. W tym momencie telefon umilkł. Marek, który w tym czasie przebywał w swoim mieszkaniu w Hanowerze, zrezygnował z próby skontaktowania się z Nikolasem. On nie będzie chciał nas słuchać. Rozmowa z nim nie ma sensu. Już każdy z nas próbował dać mu do zrozumienia, że mamy dosyć, no nie? Nikolas zwracał się do kolegów. Pociągnie nas na dno. Ja nie chcę iść do więzienia, dorzucił Sławek. Swoje już zarobiłem. Teraz muszę sobie jakoś ułożyć życie. Wszyscy doszli do wniosku, że najwyższy czas, by postawić na swoim i spróbować odciąć się od ciemnych interesów Marka. Minie blisko półtora roku, kiedy we trzech solidarnie będą zarzekać się w sądzie, że nie mieli żadnego planu, a uciszenie ich wspólnego kolegi było tylko żartem. Prawda była taka, że spotkali się jeszcze dwa razy, by omówić wszystko krok po kroku. Ostatnie spotkanie miało miejsce 2 czerwca 2015 roku. Dwa dni później Nikolas i Sławek pojechali w okolice Sempulna Krajeńskiego, do miejsca leżącego na trasie bydgoszcz człuchów. Znaleźli dogodne miejsce w pobliskim lesie. Tuż za wyjazdem z miasta w kierunku północnym zjechali z drogi krajowej numer 25 na zachód. Szosa wiodła ku wioskom, przyklejonym do pól i łęgów graniczących z lasem, który otaczał jezioro. Okolica nadawała się idealnie do celu jaki sobie postawili. Samochód zatrzymali na skraju łąki. Nikolas wyjął z bagażnika saperkę. Weszli w zarośla. Prawie dwieście metrów dalej, w miejscu niedostępnym, gęsto zarośniętym i z jednej strony osłoniętym leśną strugą, wykopali dół. Wykop miał długość dwóch metrów i głębokość około osiemdziesięciu centymetrów. Po wykonanej robocie ruszyli z powrotem do Berlina. Wcześniej przyjaciele umówili spotkanie z Markiem. Przystał chętnie na propozycję spędzenia weekendu na wspólnej zabawie w warszawskich klubach. Zgodnie z uzgodnieniami, Marek przyjechał z Hanoweru do Berlina swoim mercedesem. Tam miał dosiąść się do niego Sławek, Nikolas natomiast zabrałby kurta do Polski swoim passatem. Wszyscy mieli spotkać się w Warszawie 18 czerwca. Dzień wcześniej Marek przyjechał do stolicy Niemiec na umówione spotkanie ze Sławkiem. Wyjechali w kierunku Kołbaskowa i Szczecina. Na postoju w miejscowości Gramzow Marek poszedł skorzystać z toalety. W tym czasie Sławek wsypał do otwartej puszki z napojem energetycznym rozgniecione tabletki uspokajające. Pół godziny później, kiedy Marek wypił napój, lek zaczął działać. — Może się zamienimy? Poprowadzisz chociaż do Szczecina. Ja się zdrzemnę godzinę — zapytał Sławka kierowca. Marek przesiadł się na fotel pasażera i zapadł w głęboki sen. Około godziny później Sławek kilka razy mocno szturchnął kolegę, by sprawdzić, czy jeszcze śpi. Marek nie reagował. Lek zadziałał tak mocno, że nic nie byłoby w stanie wyrwać mężczyzny ze snu. Sławek sięgnął po tani telefon komórkowy, jeden z trzech, które specjalnie na tę jedną podróż załatwił Nikolas i wysłał kolegom sms o umownej treści ZZZ. To miało oznaczać, że Marek zasnął. Około godziny dwudziestej przyjaciele spotkali się na parkingu przed marketem w Człuchowie. Stamtąd Mercedes i Passat wyruszyły już razem prosto do celu. Okolica, którą wcześniej spenetrowali Sławek i Nikolas, była pusta. Nadchodził wieczór, było jeszcze bardzo gorąco, ale upał łagodziła chłodniejsza bryza ciągnąca się od łęgów i wilgotnego lasu. Sławek i Nikolas wysiedli z aut, żeby rozprostować kości. — Marek się budzi! — krzyknął nagle Kurt. Siedział właśnie na tylnej kanapie Mercedesa, kiedy mężczyzna zaczął się wiercić w fotelu i rozglądać dookoła. Gdy odwrócił się do tyłu i zobaczył Kurta, zmierzył go mętnym wzrokiem i bełkocząc zapytał — gdzie jesteśmy? Do auta podbiegli Nikolas i Sławek. Kurt złapał Marka obiema rękami za szyję i z całej siły nacisnął na krtani. Z gardła duszonego mężczyzny wydobył się głośny świst. Mężczyzna próbował złapać powietrze. Zaczął szarpać się i wierzgać nogami. Furt zmienił chwyt i zaczął dusić Marka, zginając rękę w łokciu. Ten bronił się, ale jego ruchy nie były skoordynowane. Widać było, że Marek nie odzyskał jeszcze w pełni świadomości. Lek wciąż działał. Sławek próbował przytrzymać Marka, ale Nikolas stał na zewnątrz i tylko przyglądał się tej kaźni. Co tak stoisz? Chcesz skończyć tak samo? Krzyknął Sławek. Kiedy wyciągnął półprzytomnego i dławiącego się krwią marka na zewnątrz, Nikolas podszedł do samochodu i wyciągnął ze schowka klucz teleskopowy. Wymierzył silny cios w głowę marka. Kiedy ten padł twarzą na ziemię, dostał drugie uderzenie. Potem trzecie, czwarte. Pozostali kopali kolegę, gdzie popadnie. Przestali dopiero kiedy uznali, że nie żyje. Nikolas otworzył bagażnik swojego passata i wyjął z niego duży czarny wór foliowy na odpady remontowe. Założył go markowi na głowę. Nie mogłem patrzeć na tę krew, wyznał później prokuratorowi. Kurt odszedł na bok zwymiotować. Po kilku chwilach, kiedy adrenalina opadła, kumple zabrali się za ukrycie ciała marka. Próbowali owinąć je folią streczową, ale zwłoki wyślizgiwały się z niej. W końcu chwycili Marka za ręce i nogi i zawlekli do dołu, który wcześniej wykopali Nikolas i Sławek. Zanim zaczęli zasypywać grób, Kurt pobiegł do samochodu i przyniósł dwa wiaderka robaków wędkarskich. Larwy muszek owocówek rozpełzły się szybko po ciele. W założeniu robaki miały pomóc ciału szybciej zniknąć. Zabójcy nie wiedzieli, że popełniają błąd. Wysypanie larw muszek nic nie dało, ponieważ robaki w tym stadium się nie rozmnażają. Dochodziła północ, kiedy skończyli zasypywać dół. W milczeniu, nie rozmawiając ze sobą, jechali w kierunku działki należącej do rodziców Nikolasa. Tam, w garażu nad pobliskim jeziorem ukryli Mercedesa, przebrali się, spalili brudne ubrania i wyczyścili samochód. Jeszcze tego samego wieczora wyruszyli w powrotną podróż do Berlina. Trzy dni później. Razem pojechali do Hanoweru, do mieszkania Marka. Przejrzeli dokumenty, które miał schowane w szafach, szukali papierów mogących wskazywać na ich udział w wyłudzeniach odszkodowań. Nic nie znaleźli. Widocznie Marek niszczył na bieżąco dowody przestępstw, mając na uwadze również swoich wspólników. Prawdopodobnie mniej chodziło mu o ich bezpieczeństwo, a bardziej obawiał się, że w przypadku, kiedy któryś z nich zostałby zatrzymany przez policję, mógłby powiedzieć również o jego udziale w oszustwach. Koledzy zabrali z domu Marka drogą kurtkę sportową i aparat fotograficzny. To był cały ich łup. Dwa tygodnie później leśnicy patrolujący ostępy wokół jeziora natrafili na miejsce, gdzie ziemia była świeżo poruszona. Jeden z mundurowych rozkopał częściowo dół znajdując ciało. Policjanci wezwani na miejsce nie mieli problemu z ustaleniem tożsamości zamordowanego mężczyzny. Kaci najwyraźniej byli tak pewni siebie. Że w kieszeni spodni ofiary zostawili jego dowód osobisty oraz prawo jazdy. Sprawą zajęła się miejscowa prokuratura. Śledczy powołał do sprawy biegłego. Ten, oglądając miejsce znalezienia zwłok, zauważył kilka larw muszek owocówek, które pełzały w pobliżu. Niektóre też wysypały się z pod ubrania denata. Trzeba wziąć pod uwagę taki scenariusz, że tego mężczyznę zabito w jakimś innym miejscu i dopiero po jakimś czasie ciało przeciągnięto tutaj. Biegły tłumaczył prokuratorowi. W przeciwnym razie nie powinno tu być tych robaków. Zabójstwo wydawało się zagadkowe skąd wziął się tu obywatel Niemiec? Dlaczego akurat tu pozbyto się jego ciała? Przez cztery tygodnie śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej nie posunęło się naprzód nawet o milimetr. Sprawa została przekazana do prokuratury okręgowej w B. Nowy śledczy zaangażował w dochodzenie kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w B oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Polscy śledczy skontaktowali się z Policją Niemiecką. Na efekty współpracy z organami ścigania z Odry nie trzeba było długo czekać. Wkrótce w Berlinie zatrzymano Kurta Winklera. Mężczyzna przyznał się do udziału w zabójstwie. W październiku 2015 roku w ręce mundurowych wpadł drugi z podejrzanych Sławek. Dopiero dziewięć miesięcy później zarzuty postawiono Nikolasowi. Sam zgłosił się na policję w Szczecinie, twierdził, że gryzły go wyrzuty sumienia. Śledczy skłaniali się jednak ku innemu powodowi. Miał świadomość, że prędzej czy później policja i tak wpadłaby na jego trop. Postanowił zatem ujawnić się w Polsce, gdzie łatwiej było o dobrego prawnika i, co ważniejsze, takiego, który policzy sobie za pracę o wiele mniej niż niemieccy adwokaci. Proces w tej sprawie trwa. Wszyscy trzej oskarżeni twierdzą, że nie wywieźli Marka do Polski z zamiarem zabicia go. Według ich tłumaczeń celem była jedynie rozmowa, wywarcie presji, a jeżeli Marek mimo to nie chciałby zgodzić się na warunki, na których planowali pożegnać się z wyłudzeniowym biznesem, pozostawało jeszcze inne rozwiązanie. Marek miał zostać dotkliwie pobity i porzucony w lesie, w wykopanym dole, tak na postrach. Jego samochód koledzy zamierzali sprzedać na czarnym rynku. Wszyscy zgodnie twierdzą, że nie pamiętają kiedy, kto i czy w ogóle wpadł na pomysł pozbawienia życia marka. Za dokonanie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Kurtowi, Nikolasowi i Sławomirowi grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Adam Werner. Imiona, nazwiska, niektóre fakty i miejsca przywołane w tekście zostały zmienione.